O Jezu, ale zachlałem w weekend. Dajcie spokój. Dobra, co my tu mamy? Rozdział otwieramy wieściami z gazety, że jakiś tam wieśniak zabił wiceadmirała Tibona. Tego, którego Zoro pokonał podczas podróży pociągiem Denis Lobby, jakby ktoś nie pamiętał. No i co, Sengoku i Tsuru rozmawiają o tym i kryzysie w marynarce, bo jak zapewnić bezpieczeństwo cywilom, skoro oni sami stali się na celowniku i poza piratami właśnie cywile zaczęły atakować marynarzy. Sengoku nawet mówi, że jeżeli nie pozbędą się organizacji Krosgulit, to mogą mieć z nimi problem, gdyż ujawniają słabości marynarki. No i chcą coś z tym zrobić, więc pytają Chiny, czy widziała Karpa, a on mówi, iż wyruszył ratować Kobiego parę dni temu i dołączył do Swordów. A wnuczka Tsuru jest z nim, na co Sengoku i Tsuru są w szoku. Akcja przenosi się na Krosgulit i zabójcą Tibona okazuje się, jak podały gazety, zwykły cywil, który potrzebował pieniędzy, bo jego rodzina głoduje. Ludzie od Buggy'ego mu gratulują i gwarantują mu miłe powitanie oraz ochronę ze strony wielkiego Buggy'ego. Chwilę potem wszyscy zaczynają skandować i wychwalać Buggy'ego, tymczasem jeden z podwładnych mu mówi, że ukończyli budowę zamówionego przez Buggy'ego statku. Ten podwładny mówi, że jest on warty tyle co sama organizacja. No i co, Buggy jest zaszokowany jego wyglądem i boi się reakcji Krokodyla oraz Michołka, bo wątpi, czy ta dwójka będzie chciała pływać na statku z jego podobizną. No i miał słuszność w swojej reakcji. Krokodyl i Michołk zabrali go do tak zwanego pokoju rozmów, gdzie znowu go skatowali. No i wcześniej wspomniana dwójka zaczęła omawiać plany techniczne i to, że marynarka zaczęła dostrzegać w nich niebezpieczeństwo. Stwierdzają, iż potrzebują większego rozgłosu, by rozbudować swoją siłę militarną do stworzenia swojej biznesowej utopii czy coś takiego. Buggy, słysząc, że mówią o sile i bogactwie, to zaczął im wywód o tym, że jego mogą lekceważyć, ale jak oni mogą nazywać się piratami, skoro tworzą tak dziwne plany, a jednocześnie słyszeli, że Shanks wykonał ruch. No po prostu Buggy wjeżdża im na ambicje, nie? Generalnie wyjawia tej dwójce, że on i Shanks byli kiedyś w załodze Rogera i wspomina, jak wielki w Shanksie widział potencjał, gdy razem pływali. Uznał go za swojego rywala i był nim rozczarowany, że zabrakło mu ambicji, by udać się po One Piece po egzekucji Rogera. Zatem dostajemy krótkie retrosy Buggy'ego, gdzie wypomniał Shanksowi, że on sam mówił, iż pewnego dnia ze swoją załogą dotrze na Raftel, lecz Rudy na razie mu odpowiedział, że chce być po prostu piratem i sobie pływać po Bożym Świecie. Clown zaczął się zastanawiać potem, dlaczego nie chciał podążyć ścieżką Rogera. Był wkurzony na niego też za mapę skarbów, którą zgubił przez niego i tak dalej. Wracamy do teraźniejszości i Buggy kontynuuje swoją przemowę i mówi, że skoro Shanks wykonał ruch, to znaczy to coś wielkiego oraz coś musiało go do tego skłonić. Widząc to, Buggy stwierdził, że w związku z tym on też chce zostać królem piratów i nie chce oddać mu pola. A to dlatego, że bogactwo i potęga można zdobyć, czy raczej osiągnąć, zdobywając One Piece'a. Czyli to, o czym mówili Krokodyl oraz Mihawk. Owa dwójka jest w szoku na słowa Buggy'ego. Mihawk pyta Clowna, czy naprawdę on liczy, że oni będą walczyli z innymi Yonko, a Krokodyl dodaje, iż to nie zabawa? Na co Buggy kontruje, że nie trzeba walczyć z innymi, liczy się tylko zdobycie skarbu. Dodając, że istnieją słowa, które rozgrzeją serca wszystkich piratów. Więc sięga po ślimakofon i mówi na całego
do wszystkich w Krozgulit, że pora zdobyć One Piece. Oczywiście Krokodyle i Mihawk są w tym wkurzeni, jak żeby inaczej. No i to tyle u nich, a my idziemy do rewolucjonistów i widzimy wicekapitanów Revo, a oni widzą statek na horyzoncie. Przypływa nim Sabo z mieszkańcami Królestwa Lulusia. Wszyscy się cieszą z jego powrotu, jej. Sabo mówi, że wszystko wyjaśni potem, bo ludzie kojarzą incydent z tym, z wymazaniem kraju. Następnie to tam Koala się martwiła o Sabo, on się dowiaduje o Kumie wszystkiego. Mieszkańcy wyspy Lulusia też chcą dołączyć do rewolucjonistów. Wow. A na koniec rozdziału mamy spotkanie Iwy, Dragona i Sabo, który chce ujawnić im prawdę o Mary Jo. Rozdział taki mocno przegadany, ale spoko, 7 na 10 może być. Pierwszy temat to musi być to, jak Buggy załatwił Krokodyle oraz Mihawka. Oni dosłownie myśleli, że zrobią z klauna taką twarz organizacji i cała wina będzie na niego, będzie przykrywką dla ich planu. A ten ich tak teraz wrobił, że muszą mu służyć, coś pięknego, oraz pomagać przy zdobyciu One Piece'a. Z tej strony niby mogą opuścić od tak Krozgulit, nie? Ale z drugiej, jak już w to zainwestowali, no to wiecie. Oraz oczywiście mogą też się narazić na straty wizerunkowe, gdyby odeszli. No ale wątpię, żeby ta dwójka z tak wielkim ego nagle się wycofała. Drugi temat to cywil zabijający wiceadmirała. Z jednej strony fajnie, że Oda zaangażował zwykłych ludzi w konflikt między piratami a marynarką, lecz z drugiej strony postacie w tym uniwersum potrafiły przeżyć wielkie wybuchy czy przyjmować śmiertelne obrażenia na klatę. Więc cywil zabijający, jak wynika z tekstu wiceadmirała Tibona zwykłym nożem, to trochę taki brak niekonsekwencji ze strony Ody? Też zależy, jak to się wszystko potoczyło, co nie? Aczkolwiek docenić należy fakt, że nie tylko piraci korzystają z opcji zarobienia w Krozgulit. Myślałem, że Oda naprawdę ograniczy się tylko do piratów, zatem brawa dla niego. To teraz może ciekawostka. Pośród mieszkańców z wyspy Lulusia jest dziewczynka, która zadebiutowała w historii zakładkowej Ace'a, a potem jeszcze w głównej osi fabularnej, przy debiucie kapitanów armii rewolucjonistów. Trzeci temat to Buggy jako postać. Buggy, który teraz, nieironicznie, wydawał się tylko postacią dla Becky, zdobywającą wszystko po kolei w ramach gagów ze strony Ody, zyskał niesamowicie dużo. On żył jak pirat, gromadził skarby, skupił się na swoim owocu, gnębił cywilów i kontynuował swoje przygody zgodnie z duchem Rogera, wykorzystując każdą okazję losu na swoją korzyść. A Shanks w tym czasie najpewniej oddał się treningowi oraz innym swoim planom, których nie znamy. To pokazuje, że nawet dwójkę najlepszych przyjaciół może nagle obrać zupełnie dwie różne ścieżki życiowe. Także Buggy niesamowicie zyskał tym rozdziałem, coś wspaniałego. No i druga ciekawostka, podczas rozstania Buggy'ego z Shanksem szalała burza. A gdy Luffy także przybył na Lockdown, również szalał sztorm. A jak wiemy z serii, ludzie z przydomkiem D w nazwie wywołują chaos. Także taka mała symbolika, bo wiatr to także symbol zmian. Albo ja na siłę się doszukuję. No i to chyba tyle. Piszcie, co myślicie i do zobaczenia w następnych materiałach.